Jarosław Bieniuk, 40 l. Kilka dni temu po raz czwarty został ojcem. Czas po narodzinach dziecka jest dla niego bardzo trudny. Piłkarz stanął na wysokości zadania. Jeszcze przed narodzinami Kazimierza przeprosił swoją partnerkę Martynę Gliwińską za to, że zostawił ją w ciąży na prawie pięć miesięcy. Reklama, kiedy chłopiec przyszedł na świat, odwiedzał go codziennie w szpitalu. Niestety, nie mógł podejść zbyt blisko ze względu na szalejącą pandemię koronawirusa. I nie był jedynym tatusiem, który musiał zachować dystans. Martyna i Kazio są już w domu. Sytuacja jest jednak trudna. Piłkarz, który mieszka w pobliżu, odwiedza ich, kiedy tylko może. Jego znajomi nie mogą się nadziwić, że wreszcie wziął sprawy w swoje ręce. Dotąd wszystkie siły poświęcał wychowaniu trójki starszych dzieci, Oliwki, 17 l. Szymona, 14 l. i najmłodszego Jasia, 8 l. Pomagała mu w tym jego mama, Lidia. Kiedy jednak, u jego boku pojawiła się Martyna, taktownie się wycofała. Dobrze rozumiała, że jej syn, ma przecież prawo do tego, by na nowo ułożyć sobie życie. Problemy pojawiły się, gdy nowa partnerka zaszła w ciąże. Jestem w ciąży z Jarkiem. Nie znaczy to jednak, że wspólnie będziemy rodzicami, ponieważ Jarek uznał to za problem. Jest teraz szantażowany przez swoją matkę, która, bardzo delikatnie mówiąc, nie wyraziła aprobaty dla mojego stanu, mówiła Martyna w rozmowie z Na Żywo. Czytaj dalej na następnej stronie.